Dzień dobry. Dzisiaj piątek, 19 maja. Pozdrawiam serdecznie z Łodzi i czytam fragmenty biblijne przeznaczone na ten właśnie dzień. Z pierwszej księgi Samuela. Dowie się całe zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan. Oraz Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu. Drodzy, w obu dzisiejszych tekstach słyszymy zachęcenie do bycia ludźmi pokoju. Jak możemy się nimi stać? Bardzo chciałbym powiedzieć, że jest to proste, ale niestety tak nie jest. To wymaga od nas odrobiny wysiłku, podejmowania świadomych decyzji. Wybitny polski pisarz, ewangelik z Wisły, Jerzy Pilch napisał kiedyś takie słowa. Ranią poranieni, upokarzają upokorzeni, zdradzają zdradzeni. Drodzy, to jest takie błędne koło, w którym akcja rodzi reakcję. A mówiąc inaczej, przemoc rodzi przemoc, hejt rodzi hejt, zło rodzi zło. To jest system, który bardzo często w życiu łapie nas w swoje sidła i sprawia, że w ten sposób właśnie odpowiadamy. Ale uwaga, mimo że tak jest, że taki jest system, to nie jest to żadne usprawiedliwienie dla czynienia zła. Bo decyzja ranić czy nie ranić, czynić zło czy nie czynić, zawsze należy do nas. Żeby być ludźmi pokoju, trzeba podejmować decyzje i zatrzymywać błędne koło, wsadzać kij w jego trybiki, najczęściej jak to tylko jest możliwe. Potrzeba świadomej decyzji o tym, że nie złem, przemocą, ale dobrem i pokojem będę odpowiadał na zło. Nie chodzi o zbawienie świata. To nie nasze zadanie, Chrystus to robi. Wystarczy, że w bardzo konkretnych, codziennych sytuacjach przemilczymy pewne słowa, które same cisną się na usta, które mogą ranić. Że w kłótni nie dolejemy oliwy do ognia. Że nie stracimy kontroli nad swoim gniewem i nie zaczniemy ranić innych. Bo uwaga, bo gniew jest nam potrzebny, pomaga nam w życiu chronić nasze granice. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy to nie my nad nim przejmujemy kontrolę, kiedy to on nad nami panuje. Drodzy, to wszystko, przemilczenie pewnych słów, niedolewanie oliwy do ognia, panowanie nad swoim gniewem, to naprawdę wystarczy, by zatrzymywać trybiki błędnego koła, by zawiesić ten zły system. Drodzy, dzisiejsze teksty zachęcają nas do bycia ludźmi pokoju. Wybierajmy pokój, dobro w naszych codziennych relacjach. To samo przecież robił Jezus Chrystus w swoim życiu. Amen. Dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.